No ja, to rzeczywiście korzystasz inaczej niż inaczej, ja tam napisałam w instrukcji, no i tak. super. Inaczej po swojemu. E, I też zachęcam wszystkich do tego, żeby się tym nie przejmować za bardzo, że to jest planer, więc tutaj trzeba planować. Dla mnie to jest takie narzędzie rozwojowe. Jak y, przestaniemy sobie przeszkadzać, to ciało się samo uzdrowi. Mamy mądre ciała, bardzo mądre. Tylko cały czas je rozpraszamy i im przeszkadzamy. Tak. Aha, czyli a wy oczywiście subskrybujecie, lajkujecie, komentujecie i zapraszamy was do grupy Planeta Sony. Myślnik grupa na Facebooku też. Spokój umysłu, emocje w ciele. Sonia Śramet Karcz. Planetasoni.pl. Zapraszam. Dzień dobry, Karolino. Dzień dobry, Soniu. Dzisiaj mam dla was Karolinę Kochanowską piekarską. Którą zaprosiłam przy okazji, ponieważ skończyła już swój spokojny planer numer jeden. Ja mówię, no mam dla ciebie dwójkę, mam, ale przyjdź i opowiedz, jak się żyje. Jak przyjechałeś swoim pięknym stateczkiem na planetę Soni, zobaczyć, jak jest. No i jak jest. Dziękuję Ci, Soniu, przede wszystkim za zaproszenie i, i za to, co ty robisz na tej planecie. Ale ty się odważyłaś. Wiecie, to nie jest tak prosto. Występujesz na co dzień na YouTube? Nie. A w telewizji? Nie. A masz swój kanał i prowadzisz live? Y? Nie. Rozumiecie? Napiszcie Brawo w komentarzach. Ja pamiętam pierwszy raz, kiedy urząd miasta. Akurat mnie zmusił, bo to było w umowie i pamiętam jak to było. Wiesz, tak pierwszy raz się pokazać światu. To nie jest mój taki zupełnie pierwszy raz przed kamerą, A, i, bo no to... live prowadziłam dość długo. No to e, wiele wyjaśnia. W swojej działalności e, jako dietetyczka, natomiast w tej chwili tego nie robię, ale faktycznie no, tutaj jestem tak troszeczkę zestresowana. Tak, tak. Mhm. tak. To jest nowe doświadczenie dla mnie, ale bardzo się cieszę, że mogłam się tu pojawić, opowiedzieć o, o planerze też. Tak, bo to jest fantastyczne Cudawnym, narzędzie. Spokojnym. A powiedz jeszcze, dlaczego się stresujemy? Co w nas. W no to powiedziała, to że to jest coś nowego, nowe doświadczenie i że jesteś troszeczkę zestresowana. Okej, okay, to co stresuje w nowym? Jakbyś miała to tak rozłożyć na czynniki pierwsze. No, bo właśnie to, że to jest nowe, jest nieznane i wchodzimy na taki grunt, który no jeszcze dla nas nie jest komfortowy i to jest to takie troszkę wyjście do czegoś innego, czego jeszcze nie wiedzieliśmy. Tam może się czaić zagrożenie. Mhm. I jakie pytania takie przychodzą do głowy? Jak o, mnie ludzie ocenią oczywiście, mhm. jak wypadnę. Ta. Pewnie tam jeszcze dalej, chociaż to nie jest na takim bardzo świadomym poziomie. No jakbyś tak miała teraz tak to wydobywać. Wydobywać, co? przecież tam to już dzisiaj mi przyszły takie myśli, przecież tam będą te komentarze na tym YouTubie i ci ludzie będą oglądać, one na tej planecie są już tyle tysięcy osób. E, tak, tak, tam już się włączają się takie myśli. Mm. Tak. I to właśnie jak zareagują na mnie? Masz takie coś? Taki lęk przed oceną troszeczkę. Mm -hmm. Przed takim wyjściem do szerszej publiczności na pewno. A wiesz, kto nas oceniał najbardziej przez wiele lat? No, rodzice nas oceniali, nauczyciele. Tu chyba bardzo jest... Szkoła. Szkoła, no. I ten cały system oceniania? To bardzo w nas, bardzo w nas siedzi. Myśląc o tej naszej dzisiejszej rozmowie, myślałam też o tym, bo planer jest takim narzędziem, które ja robię bardzo po swojemu, wypełniam po swojemu, pewnie sobie jeszcze o tym powiemy, ale to też nie jest tak, że to jest dla mnie takie totalnie naturalne i złapałam się na tym właśnie, pracując z, z twoim planerem. Wcześniej też miałam jakieś notesy, takie rzeczy, i, ale dopiero teraz sobie zdałam z tego sprawę, że mam w sobie coś takiego, że jak nauczyciel, Jakiś, ja się bardzo dużo rozwijam i mam różnych nauczycieli, mentorów, mentorki i jedną z nich jesteś ty. Natomiast mam takie, takie pierwsze myśli, że jak ten nauczyciel coś powie, to trzeba zrobić właśnie tak, a nie inaczej, bo nauczyciel wie lepiej. Łapię się na tym już coraz częściej i dopiero jak zaczynam, wprowadzam to w życie, na przykład w przypadku wypełniania tego planera, to wtedy sobie zdaję sprawę, że kurczę, ale ja nie chcę tak, ja chcę po swojemu. Ten... Przecież mogę? No, przecież mogę i to jest takie wow, to nie, to nie jest takie naturalne. I to zdałam sobie z tego sprawę dopiero niedawno i tak sobie pomyślałam, że to jest chyba kwestia właśnie tego systemu nauczania. W którym przez że w szkole jest. zawsze było tak. pani kazała tak zrobić. I nawet często my jako rodzice, tak, jak dziecko przechodzi ze szkoły, no ale jak to masz zrobić? Jak pani kazała? Tak. Tak. tak Bo my wiemy, że mamy zrobić tak, jak pani kazała, a nie jak ci się wymyśli i jak sobie tam. Tak, i mamy gdzieś chyba takie podświadome wtedy przekonanie, że tylko wtedy będzie dobrze. No, ta, no ale tak jest. Tak. Trzeba zrobić tak, jak pani kazała. No. Takie wytyczne spełnić, jak, tak jakby one, zasady są i to tak ma iść. Tak, i Nawet jak mm. się taki planer wypełnia po swojemu, to potem jest takie, mm, ale, ale czy to będzie działać? Ale wiesz, jak ładnie y, trzeba być na takim fajnym poziomie uważności, jak ty, żeby złapać taką myśl, tak? Żeby w takiej być obserwacji na siebie. E, no, tak, no, gratuluję to z... ci. No, to... Wiesz, bo to nie jest takie oczywiste, że potrafisz mm. złapać już tę myśl. Potrafię, ale to też jest stosunkowo nowe. Ja, tak jak mówiłam wcześniej, od wielu lat się rozwijam, i rozwój jest jedną z moich takich najważniejszych wartości w życiu, faktycznie rozwój osobisty, ale i to cały czas idzie i to jest taka niekończąca się tak naprawdę opowieść cudowna, wspaniała, bo był po ciągle... ostatni oddech, jak ja ciągle coś nowego odkrywamy. I to jest ten taki ostatni czas, kiedy jestem bardziej uważna, też dzięki Tobie, bo jak e, poznałam Ciebie i Twoje treści, wtedy jeszcze to nie była planeta Sony. Tylko Languages tak. and Emotions. Tak. E, bardzo e, łatwe do zapamiętania, wiecie? E, Languages e, and Emotions po prostu, dlatego zmieniliśmy. Po prostu. Dlatego jest teraz e, planeta, taka kosmiczna dość, trzeba przyznać. jest Czasami jest odlot i kosmos u Ciebie. E, I bardzo, bardzo to lubię i e, 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 no bardzo mi to pomogło, muszę przyznać, że od kiedy... Mówisz teraz o spokojnym planerze. Mówię teraz w ogóle o pracy z tymi rzeczami, z tymi treściami, które ty oferujesz i proponujesz. Ja poznałam cię w 2020 roku, czyli to już dwa i pół roku temu było mniej więcej. I od tego czasu faktycznie bardzo się dużo zmieniło, bo więcej zaczęłam z takiego poziomu głowy i takiego rozwijania się na głowę, zeszłam bardziej na poziom serca i na poziom emocji. To nie jest dla mnie takie intuicyjne i oczywiste, takie otwieranie się, otwieranie serca i to jest proces, on trwa aż się. Uf. Tak, już widzę, że tutaj już w gardle się zaczyna teraz blokować. Też to wiem dzięki tobie, że jakieś tam emocje może trudniejsze wychodzą i ten, ten proces trwa, ale Dzięki Tobie w dużej mierze. No ale tak. wiesz, to ja tylko produkuję narzędzia, a te ćwiczenia no, tak. robicie Wy. To także tak. szacun, szacun. Wiesz, to tak jakby dziękować temu, kto Handle wyprodukował, no ale jednak trzeba później samemu ćwiczyć. Także to, to robisz fantastycznie. Ja Cię zaprosiłam też, bo e, wiesz, jesteś jedną z niewielu osób, które tak sumiennie e, naprawdę wypełniały spokojny planer. Powiedz, jak z nim pracujesz. Ja tutaj mam dwójkę dla Ciebie w prezencie, bo wiem, że skończyłaś się jedynkę. A to jest moja jedynka. Ja specjalnie wzięłam nawet sobie co... <laughs> ważniż tak dużo popisane wow chciałam nie wiem może będzie coś widać Ty właśnie tak żeby tylko zrobić. nie czytajcie zrób tak szybko <głos> <głos> on tak wygląda i faktycznie jest mój żeby... nie jest aż taki zapisany szacu oj zobaczcie co mi się włącza ze szkoły ja już się porównuję ja tak dużo nie piszę spokojnie <noise> Natomiast pisałam go faktycznie i przez y, równo 3 miesiące na takie Tak, jak tak jest, jak jest za, na 12 za, tygodni. Tak, mhm. zaprojektowane na te 12 tygodni, zaznaczając sobie tutaj na, na takim złotym, pięknym pisaczkiem różne rzeczy, które były dla mnie ważne. Faktycznie byłam tutaj bardzo skrupulatna i to znów jest odkrycie, było odkrycie przy tej pracy, bo to nie jest dla mnie oczywiste. Zazwyczaj ja porzucam mam trochę entuzjazmu na początku, a potem, Naprawdę? A potem porzucam takie rzeczy. A tutaj trafiłaś i pewnie też w mój czas taki, że to mi było potrzebne. Przy okazji też pracy z innymi osobami, z innymi mentorkami, więc to jest takie narzędzie, gdzie tutaj się dużo dzieje, taki z mojej głowy wychodzi. Natomiast. Tak. Są też osoby, bardzo dużo jest teraz takich narzędzi, prawda? Tu, no, te y kto teraz tego nie ma, ale jak Ty, Soniu, opowiadałaś opowiadasz o nim, jak ja go w końcu zobaczyłam, to ja się zakochałam. Ale w ja widzę, jak Ty go głaszczesz, on ma coś w sobie takiego Bo on to jest, jest przepiękny, ma. Ja, ja bardzo. Ja nie wiem, słuchajcie, jak to się stało. To jest, dzieło przerosło mistrza, naprawdę. To ja, <śmiech> no <śmiech> on i żyje swoim życiem pewnie też, o każdego. Tak, tak. Natomiast dla mnie to, jak on wygląda, ma ogromne znaczenie. Ja pod kątem estetycznym, no, to jest dla mnie niezwykle istotne, żeby po prostu to, z czym obcuję, było piękne, żeby mi się podobało. I ten planer mi się podoba od początku do końca, bo on ma piękne fonty, czy czcionkę. Tak, tutaj. tak zwana, jak nam powiedział Mateusz, to jest paginacja nieoczywista. Że ona, widziałaś, że te numery tak, tak stron przez... Tak, ale wiesz, także... to, że to jest niesamowite, bo dla ciebie to jest bardzo ważne i yy, ekipa, która ze mną robi ten spokojny planer, właśnie tego dopilnowała, a dla mnie to totalnie nie ma znaczenia. Wiesz, ja nie jestem taką osobą, mogłabym to mieć takie wydrukowane, wiesz, z... ale, no, ale dzięki temu, że współpracuję z ludźmi, którzy tak jak ty, dla nich jest to bardzo ważne, żeby to miał taki właśnie. To zobaczył. Dotrafiasz też do takich osób, bo, bo to, co jest w środku, jest oczywiście niezwykle istotne. Natomiast dla mnie było też ważne, jak on wygląda, że mi się po prostu z nim przyjemnie pracuje, że ja właśnie mój, mogę sobie swoje złote pisaczki wyjąć i, i tutaj uzupełniać. Tu nie ma planu, bo pewnie tutaj Soniu teraz widzisz, o, że no ja... to rzeczywiście korzystasz inaczej niż inaczej, ja tam napisałam w instrukcji. No i tak. super, inaczej po swojemu e, i też zachęcam wszystkich do tego, żeby się tym nie przejmować za bardzo, że to jest planer, więc tutaj trzeba planować. Dla mnie to jest takie narzędzie rozwojowe. Które faktycznie pisze też to jedno zadanie. Mm -hmm. Czyli wykorzystujesz to zadanie dnia, że mam ci jedno. korzystać. Chociaż czeknista. tak, jak tutaj patrzę, to dużo jest takich, że są tak wykreślone, że nie zrobiłam. Aha, <laughs> okay. Ale czasami mam tu jakieś wyjaśnienie na boczku, że jest taka buzia uśmiechnięta i na przykład przeniesione na jutro, albo więc, więc jest tutaj. Dużo mnie, ale też tak troszkę pozmieniałam, bo na przykład zauważyłam, że zaczęłam pisać to, co tutaj jest bardzo piękne na samym początku. Dziś tak. wybieram szczęście, sukces i tak dalej. Ten, ten, ten wstęp tutaj jest twój piękny. I ja zauważyłam, zaczęłam sobie pisać codziennie pod dzisiaj będzie, czy tam jest dobry tak. dzień, dziś wydarzy się coś fantastycznego, zaczęłam tam pisać swoje, co, co ja dziś. Wybieram. Co wybieram na dziś? Wybieram Pięknie. na dziś na przykład wysokie wibracje, wdzięczność, akceptację oraz skupienie i koncentrację. Tutaj mam Fantastycznie, bo ja z kolei napisałam instrukcję, po co on jest tak ułożony, dlaczego tu jest to wpisane, to jest na początku. Dlatego, że moi studenci też często pytali, a jak to mamy zrobić? Wiem, no jak chcecie. Ja widziałam, że oni nie czuli się z tym dobrze, a to może tak być, a ta bibliografia w tej pracy na przykład, to, to wie, no możecie ułożyć, tak, możecie, tak. I oni mieli taki wybór i mieli tę wolność i oni nie zawsze potrafili się w niej odnaleźć. I mówię, jak ja wszystkim dam, macie tu spokojny planer, korzystajcie sobie jak chcecie, to myślę, że bałam się, że część ludzi odpadnie z tego względu, że rozumiesz, tej wolności mhm. będzie za dużo. I dlatego jest instrukcja na początek i ona ma sens, ale wcale nie trzeba jej przestrzegać. Pięknie to zrobiłaś. Że Dziękuję zastosowałaś go tak, jak chcesz, jak tobie, jak tobie jest wygodnie. I myślę, że dwójka będzie też jakaś kolejna, inna. Tak, tak, tak. tak. Na pewno będę inne rzeczy pisać, tak jak mówię, no tu, tu się gdzieś wkradła ta w sumie taka intencja na każdy dzień. <laughs> Ten... Y to, co na dziś wybieram, i, i to jest ważne, to też jest takie ustawienie tego dnia, i to jest bardzo fajne. Natomiast ja sobie tutaj wpisuję takie na przykład fragmenciki, Takiej swojej nowej historii, czyli tego, jak ja bym chciała, żeby było... Czyli taki self-concept tak, też, tak? Tak, tak. I, I czasem powtarzam sobie to codziennie. Trochę to jest to, o czym ty mówisz, Soniu, o tych, o tych afirmacjach i o tym, że na przykład jestem systematyczna i konsekwentna. I tak sobie, tak piszę. sobie piszę. Tak no, sobie piszę. No, 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 no i ja taką cię <laughs> teraz poznaję, no bo coś, to była taka historia, że ja nie wiedziałam, czy spokojny planer wam się spodoba. Aż się tutaj podrapię, bo tak po prostu... Wiecie, to mi się... Tak mi to śmierdziało trochę, bo... Mam to samo, tak? Zrobiłam narzędzie i działy się cuda, jak go pisałam zawsze. Na przykład siadałam do stołu, a tu taki pochmurny dzień i nagle światło, jakieś nie wiem skąd, ten... ja nie mogę być, co za znaki, co się dzieje. I taki, miałam dużo takich sytuacji dziwnych, więc skończyłam ten pierwszy planer i dałam wam do rąk i czekałam na feedback. Czyli zobaczcie, czy się spodobał, co? I wy, tak, tak, pisz dwójkę, ale wszyscy byli tak zachwyceni tą jedynką że mnie to paraliżowało wręcz. Rozumiesz? Hmm. Ja się nie spodziewałam tak dobrego odbioru. I ty też. I ty najpilniejsza byłaś. Wydaje mi się, że ty nawet jedna z pierwszych, która miała jedynkę, prawda? I ty od razu zaczęłaś, bo tu od poniedziałku się zaczyna, nie ma, nie ma jakby dat. I ty tu od poniedziałku i, i pamiętam, Karolina, Sonia została już tylko 5 tygodni, jak tam dwójka? Wujku, Karolina, no pisze, nie? A to wiecie, jest taki, no to jest takie natchnione, więc ja też... Nie da się przyspieszyć, no, bo ja już kończę, no i Karolina skończyła. Ja nie pamiętam, czy ty wziąłeś potem inny zeszyt, jak tak, czekasz na dwójkę? Tak, tak, tak. Ja inny zeszyt, wypełniła w innym zeszycie, także no, ja wiecie, no i wyszła ta dwójka, a Karolina teraz, teraz zaczęłam już inny zeszyt pisać, teraz musisz poczekać, aż go skończę. <noise> tak, to jest prawda. Sonia tutaj zdradza za kulisowe nasze no tak, ale to rozmowy, było fajne, ale wiesz, bo każdy i... sobie radził, jak mógł. Ty mnie w ten sposób motywowałaś. Były osoby, które zakupiły jeszcze raz spokojny planer, jedynkę i jechały tę jedynkę, czekając A, na dwójkę, nie? Inni nie robili nic i czekali, ty wziąłeś inny zeszyt. Także jest dwójka, będzie trójka i idziemy idziemy dalej, bo to jest na 12 tygodni, nie? Jest, jest cudowny, naprawdę, jak ktoś chce ze sobą popracować, ja też go polecałam e, różnym moim przyjaciółkom i znajomym. Na dlatego że może niekoniecznie sam planer oczywiście jego też bo o tym tu rozmawiamy, ale w ogóle takie takie pozwolenie sobie na to, danie sobie takiego czasu, takiej chwilki na pobycie ze sobą, tak. bo po to on tak naprawdę tak. jest, czy, czy będziesz to pisać w tym pięknym, cudownym planerze i się nim zachwycać przy okazji, czy to będzie coś zupełnie innego, jakiś inny zeszyt, Bo ty później starteczki. przeszłaś na inny zeszyt i też sobie pisałaś. Po prostu pisałaś. taki y, swój, już nie zabierałam go dzisiaj ze sobą, ale no. tak i robiłam to samo. Ale sobie czytałaś te treści tutaj z boku, które są jeszcze raz, tak? Z tego nie, no. nie. Już wtedy pisałam tylko... Wow. To, to, co chciałam napisać, to, to pisałam tutaj jest też dużo o wdzięczności. Mhm. Ta druga strona wszędzie tutaj jest, zaczyna się od, od dłuższego czasu już tym takim zdaniem, że dziękuję za to, co mam i poproszę o więcej tego dobra. Ale jesteś odmieniona, wiesz, czujesz to? <noise> ja wiem, no chyba czuję to. Mówi o dużo ci też się dzieje z otoczenia, że ludzie? Nie, ale ja czuję to w sobie. Takie. Mhm. Takie kliknięcie, ale robię też dużo więcej i, i faktycznie znaczy widzę wiesz, te efekty. Już jak Cię poznałam, byłaś fantastyczna i wspaniała, ale wiesz co czuję w Tobie teraz więcej, czego nie czułam wcześniej? A, taki luz. Tak bym to określiła. Nie jakieś olewanie, tylko taki, no, płyniemy. Puściło troszkę, tak? tak. Puściło, bo no, tak jak mówię, tu jest praca z tobą, z twoimi ćwiczeniami. Z, na grupie VIP oczywiście jestem. VIP Spokój Umysłu. Tak, tak VIP, VIP Spokój umysłu. A normalny nam odcinek reklamowy wychodzi. <głos> <głos> do której też zachęcam i która też mi dużo dała. Także to się, to się tak toczy. Jedno do drugiego. Jedno A powiedz, drugiego. ty jesteś dietetyczką. czymś ty się zajmujesz zawodowo? Wieloma różnymi rzeczami. <noise> A właściwie z, z czego żyjesz? O może tak bym powiedziała. Z czego teraz żyjesz? W tej chwili, jeśli chodzi o zawód, to troszeczkę jest zbliżony do mojego wyuczonego zawodu, bo jestem z wykształcenia historykiem sztuki, a w tej chwili zajmuję się konserwacją zabytków. Natomiast. To jest przepiękne, to jest coś, czego ja nie mogłabym robić. Widzicie to stan pędzelek? I... No tak, też tu. Natomiast tu, ten kolejny obszar, który też byś nie mogła tego robić, czyli ten związany z moją pasją, jaką jest gotowanie. <noise> tak, myślę. Jedzenie też przede wszystkim. I dlatego musimy gotowanie. być różni, żebyśmy się uzupełniali i oferowali sobie usługi nawzajem. Dokładnie tak. Tak, mhm. to jest ten taki, taki mój powiedzmy obszar. Geniuszu, powiedzmy patetycznie, ale, ale, ja tak to czuję, że jak ja jestem, jak ja gotuję, jestem w kuchni, to tam się po prostu czuję świetnie, a przy okazji dokładam do tego jeszcze e, swoją wiedzę dietetyczną, związaną z tradycyjną medycyną chińską. I tam w kuchni osiągasz stan flow? Tak. <laughs> tak. Zdecydowanie wow. tak. Czyli po prostu zapominasz, że świat zewnętrzny istnieje, że czas płynie i osiągasz taką pełnię szczęścia i radości i satysfakcji. Tak, to jest taki obszar, który i chyba ty o tym mówiłaś na kolejna reklama, nam wyjdzie na kursie Odkryj siebie, zdaje mm -hmm. się, żeby szukać właśnie tego <słuch> tak. obszaru i, i przekładać te jakości, które tam mamy na inne, y, nasze, tam, gdzie nam troszkę mniej płynie. Przecież i takie znajdowanie takiej pewności siebie, y, prawda, też jest w tym, właśnie, że każdy z nas ma taki obszar, on może, może być nawet bardzo malutki. Też do tego zachęcam osoby, z którymi na przykład pracuję dietetycznie, ale to często zawsze jest tak, że gdzieś ten obszar emocjonalny tutaj wchodzi w grę i często sobie nie radzimy z różnymi rzeczami, chociażby z zmianą diety, sposobu odżywiania, dlatego że no to te przyczyny są głębsze i zawsze warto szukać takiego jednego obszaru, tak jak ty o tym też mówiłaś, który. No, w którym nam po prostu płynie. Tak, w którym gdzie, właśnie, gdzie, gdzie działa. Gdzie jest. działa i gdzie jest dobrze. I powiem Ci tak, że tam w kuchni, w gotowaniu, ja czuję takie rzeczy, których nie czuję nigdzie indziej. Wow! że ja w kuchni nic nie czuję, frustrację czuję. Ja jestem bardzo uporządkowana, potrzebuję uporządkowanej, czystej przestrzeni. Jak gotuję, to tam jest taki bałagan. Czy jest twórczo? Jest twórczo, jest, to jest niesamowite dla mnie, że jestem w stanie się tak poruszać, że. Czyli jesteś bo... artystyczna dusza wtedy. Wtedy tak. I tak I można działam. gdzieś zobaczyć te przepisy, albo to jak gotujesz, robisz z tego jakieś live, y, bo słyszałem, że grupę założyłaś na Facebooku, gdzie można zobaczyć, jak gotujesz. Tak, tak. Ta grupa nie... nazywa się. Ale naprawdę założyłaś? Ja teraz żartowałam, tak? Jest, tylko że. No. no, A ja myślałam, że wiecie, powiem, że założyłeś grupę na Facebooku, zmuszę Karolinę, żeby dała nazwę, bo jestem dobra w Odkryj siebie, naprawdę zapraszam was, to jest, to jest mój flow i później ci powiem, powiemy teraz nazwę i później po, jak zgasza, tutaj wygaszą się światła, to ty powiesz Sonia, ci powiem, no w czwartek publikujemy. I, tu, aaa, i, będzie... I można znaleźć relacje z tego, jak gotujesz, jak to się wszystko tworzy i przyjść do ciebie na live'a, do kuchni wpaść i gdzie to robisz? Na której grupie? Sonia mnie tutaj tak, takim się siebie w praktyce. Tak mnie tak popycha do tego, żeby znowu wrócić do, do tego, czym się zajmowałam. Ta moja działalność była pod, pod hasłem babka lekarska. Tam babkalekarska.pl to jest moja strona. Ona jest, ale faktycznie. Jest. Jest. Babkalekarska.pl. Dość nieaktualna, podobnie jak Facebook. Zanim wyjdzie ten film, wszystko będzie zaktualizowane. Pozwól jedzeniu cię leczyć. To, to rozumiem nawiązuje do tej mądrości. Też tak. Do tego, że jak przestaniemy sobie przeszkadzać, to ciało się samo uzdrowi. Mamy mądre ciała. Bardzo mądre. Bo cały czas je rozpraszamy i im przeszkadzamy. Tak, różnymi sposobami. No tak też <noise> wygląda życie, chyba. Tak po też mamy, Czasu jest zobaczyć. Każdy z nas tak ma. Natomiast warto to wiedzieć, że my te, te wszystkie takie mechanizmy samouzdrawiające mamy w sobie i trzeba im tylko pozwolić dojść do głosu różnymi sposobami, bo e, i przez emocje co jest niezwykle ważne, ale też dietetycznie można tutaj naprawdę bardzo dużo zdziałać i. Tak. I dlatego tym się zaczęłam też zajmować. To pięknie. Pięknie. Cieszę się. No, dziękuję ci bardzo. Dziękuję. Wam też dziękuję. Aha, czekaj. A wy oczywiście subskrybujecie, lajkujecie, komentujecie i zapraszamy was do grupy Planeta Sony. Myślę, grupa na Facebooku też. Przekroczyliśmy te minuty? Przekroczyłyśmy? Nie, nie, czekaj, na Poczekaj, no to najważniejsze teraz. Mhm. Mogę chrząkać teraz? Tak. <laughs> Widzisz, ja nie umiem, ja już jestem zmęczona, że ja nie potrafię. Znaczy jeszcze sobie powiedziałam, że nie potrafię. No to potrafię. No to... to... czekajcie. Rozumiesz, mam umysł w takim stanie, że nie... Wiesz jak to jest, <grym> jak masz gąbkę nasiąkniętą wodą, tam już nie przyjdzie żadna kropla.